Przybyłem na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie chciałam powitać pana prezydenta Bogdana Bieńka. Witamy bardzo serdecznie. Wszystkich przedstawiciela starostwa powiatowego, nie tylko twórcę, ale również przedstawiciela starostwa powiatowego, pana Marka Paszowskiego. Wszystkich członków członków zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, bo też jest parę osób i takich, serdecznie witam. Bardzo proszę. Nie zawsze może do nas przybyć, bo jest zawsze sercem i z Czermina, ale są problemy właśnie z przybyciem. Panią dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, panią Józefę Kadyś. Z pewnymi fragmentami tego rocznika. Podejrzewam, że wszyscy już w rękach mają ten rocznik. W pierwszym takim rozdziale Skarb historii literatury mielkiej regionu. I właśnie jest mi niezmiernie miło, że jest wśród tych osób, które recenzują twórczość tych autorów, pan Waldemar Smarzcz, jest często zapraszany przez naszą bibliotekę. Jest on krytykiem literackim i tym razem zrecenzował, przyjeżdża z Bydgoszczy, i tym razem zrecenzował tomik poezji pana Szczurka, ale imię mi uciekło. Wojciecha. I Maria Zbigniew Michalski, pan Andrzej Talarek. To kolejny ukłon do tych panów za felietony. Tak, za te felietony. I gościnnie. Prawie tak skrótowo omówiłam. Polecam, a teraz z fragmentami zapoznamy się. I na miejscu. Zamraża każdą łzę. Pasterz, który najpierw wymagał potwierdzenia, że przynależałeś, wzruszając ostrością poplątane życie, podkreślając głębie miłości i wiary. Miał kto iść za tobą długą, czarną kolumną w nieskazitelnej bieli. Ciągnęło bogactwo i duma ziemskiego inwentarza, wnuki, prawnuki, rodzina, sąsiedzi. Nawet brat, który kiedyś odebrał ci sens ziemię. Kardyś polecę. Polecę nitką babiego lata. Tam, gdzie mnie nie ma, gdzie jaśniejąca jesiennym słońcem ziemia. Wzniosę się na rękawie wiatru wśród liści złota. Może jak liście przyjdzie odlecieć ochota. A może zimą pośród zamieci, wśród bieli śniegu, jedna śnieżynka porwie mnie z sobą w biegu. A może wiosną ulecę puszkiem do krawców białych, albo w zamieci płatków jabłoni małych. Uniosę z sobą malutkie piękno, zachwyty same. Gdzieś tam odnajdę schowaną w pięknie mamę. Cię mam w ręku, w tej książce, która ma 312 stron. Znalazło się aż 162 zdjęcia. W tych 162 zdjęciach jest 32 grafiki.
i większość to są grafiki, grafiki z Dana Bigby. Niemniej jednak za odsyłaczem, który jest w spisie treści, odsyłacz jest na marginesie, w wąższej rubryce spisu treści, są też grafiki Marzeny Sasor, która jest tutaj obecna razem z nami. Jest członkiem klubu środowisk twórczych, także możliwość zaistnienia w tymże wydawnictwie. Zaistniało w tymże wydawnictwie także dwóch fotografów. Jeden to, z nich to jest Łukasz Burdziak, to jest znany fotograf mielecki, nagradzany w konkursach fotograficznych, a drugi obecny tu wśród nas, pan Roman Trojnacki. I to jest na tą całość. Oprócz tych 29 twórców, które się tu znajdują w artefaktach, z czego jest aż 5 debiutantów, jednym z debiutantów, cieszymy się bardzo, jest nasz stały bywalec, pan Marek Paprocki. Brawo! Ale najmłodsza debiutantka, Kinga Skowron, czy jest pani Kinga Skowron? Nie odważyła się. Najmłodsza debiutantka Kinga Skowron ma tylko lat 14. Ma tylko lat 14 i jest uczennicą gimnazjum. W sprawie tego jej propozycji, bo to jest proza, konsultowałem się tu z obecnym wśród nas Edwardem Buziakiewiczem, który oznajmił, mówi, że to nadaje się do druku, więc za jego radą postanowiłem opublikować i tekst tej młodej damy. Nie wiem, do czego nie przybyła, zaproszenie dostała. Dlatego złożony i długi proces dochodzenia do całości tego zdjęcia. Ta ilość zdjęć, duża zwłaszcza, no świadczy o tym, że jakieś to życie wśród tych Mielczan istnieje i życie to kulturalne. Cieszymy się bardzo, że to się rozwija, że cała działalność literacka w Mielcu na poważnie kwitnie i cieszymy się bardzo, że cieszymy się bardzo, że nigdy nie zabraknie tematu do takiego naszego wydawnictwa, dlatego, że po fakcie już po wydaniu książki odezwały się osoby piszące z tematyką dotyczącą znanych mieleckich literatów. A ja cóż mogę życzyć? Życzę Państwu, żebyście znaleźli, odnajdywali każdego dnia swoje nowe ścieżki w tymże roczniku, żebyście mogli do niego powracać, no i żeby wam się jak najwięcej podobało.